Okidoki, cześć wszystkim, witam was serdecznie. Jesteśmy z powrotem w The Sims 4. Przyszliśmy tutaj z naszymi znajomymi, przepraszam, popluskać się. Bo już jest wiosna, jest ciepło, także czemu by nie, prawda? Baw się w wodzie razem. Czemu jesteś smutna? Aha. No i ona właśnie była też jeszcze na tym swoim harcerskim spotkaniu. Ale tup figlarnie. A jak mam tupać figlarnie? Czemu oni mi każą robić takie skomplikowane rzeczy? Ja nie wiem, co to znaczy tup figlarnie. Nie mam takiej opcji tup figlarnie, przepraszam bardzo. Aha, bo ona musi być rozbawiona. Jak możemy się rozbawić? Chodź no tu. Zabawne, dowcipy. Żartuję o bananach. Haha, banany są takie zabawne. Ale to jest ładny ten świat w ogóle. Co nam tu się zatrybiło? Coś? A, zdobyliśmy kolejną sprawność. Okej, jesteśmy rozbawieni. Stop. Tup figlarnie. Dajesz. Dobra, ona sobie poszła. Olała cię. Także tup sobie figlarnie sama. Stop. To zdjęcie. Tupania. Ups. Już skończyłaś tupać figlarnie? Zaprzyjaźnij się z trójką innych dzieci. Ale ona się nie przyjaźni już z trójką dzieci? Może jeszcze w sumie nie są przyjaciółmi. No, jeszcze raz potup mi tu figlarnie, bo chcę zdjątko. W tym stroju harcerza to w sam raz. Czekajcie, stop! Stop, stop, stop! Zobaczmy na tej przyjaźnie. Aha, no ona się z nim jeszcze nie przyjaźni, okej. Chyba. Czekajcie. Otwórz profil. Znajomość. A na nami? Otwórz profil. Też znajomość. Okej, gdzie wy jesteście? Bo. Chodź no tu do niej. Opowiedz jej historyjkę. Obejmij. W sumie ona jest w takim mundurku jakby tej szkoły prywatnej z tego zimowego otoczenia. Ale chodzi z nimi do szkoły po prostu. Okej, to się już zatrybiła. Teraz musimy jeździć 4 godziny na rowerze. No to pojeździ sobie tym rowerem po prostu. W ogóle weźmy sobie tu, bo ja tu tak zbytnio nie byłam. Aha, tutaj w sumie jest tak, siłownia dla rodziców. Jakieś łazienki, tutaj pomieszczenia dla toddlersów, niemowląt, kuchnia. Ogólnie fajne miejsce, ale takie trochę brzydkie, co nie? Można by, może kiedyś jak będę miała chwilę, to sobie zrobimy coś fajnego. Okej, jej, spełniona aspiracja, ona jest już padnięta. Także niech wraca do domu. Śmigamy z tymi aspiracjami świetnie. Po prostu znowu gorzej z etapami jest. No ta babka na nas się nie odczepi, nie? Już dawno nie mamy niemowlaka, czy toddlersa, to będzie dalej do nas wyzwaniać. W sumie, a czy ona się uczy logiki? Razem z tą umiejętnością? Tak, fajnie. Ostatnio na przerwie nikt nie chciał się ze mną bawić. Skończyła się na samotnym włóczeniu się po szkole. Co mam zrobić, jeśli się to powtórzy? Zapytaj inne dzieci, czy możesz się przyłączyć. Dobra, i co, czy to ci się zatrubiło jako partia szachów? Tak, okej, no to jeszcze raz. Okej, i potem ona musi z nim poczytać 2 godziny, no ale to już po zbiórce. Okidoki, Trisha jest z powrotem. I teraz tak. Jak to zrobić? Czytaj z. Nie widzę takiej opcji. Chyba, że to chodzi o to, że to musi być książka dziecięca?
wpływ. Okej. Zobaczmy. O, czytaj Simsa o imieniu Trisha. To jest to. Chodź no tu, Trisha. Okej, ale to nie były 2 godziny. Jeszcze raz, jeszcze jedno. Potrzebujemy więcej czytania. Te książki oglądają mega dziecinnie, ale... Ale okej, niech będzie. Same obrazki tam chyba są na tych... No co jest? Dobra, za krótkie są te książki. To może możemy inną książkę. O, dla dzieci i fantazy. O nie, nie to. Miałam kliknąć otwórz. Władca cieni, proszę bardzo. Proszę czytać Władcy cieni Triszy. No już teraz to się musi zatrybić. Jej! Okej, okay. Teraz będziemy potrzebowali stanu skupienia, jak będzie odrabiać lekcje. No ale to dopiero w tygodniu, jak wróci ze szkoły, możemy. O nie, cierpi z głodu. To nakarm. Okidoki. I teraz tak, czekajcie, bo tu potrzebujemy chwili na to. Domek do zabawy. Co to jest domek do zabawy? W sensie to nie jest chyba ten taki dla lalek, tylko to są takie na tych niektórych podwórkach, co nie? Czy tutaj jest? Nie, to są drabinki tylko. Dobra, weź spróbuj się rozbawić kąpielą z bobelkami i możemy z Jimem pojechać tam gdzieś do tych takich z podstawki miast. Tam powinny być te domki do zabawy. Okej, są. W sensie jest rozbawiona. Także chodźmy tam. Wydaje mi się, że powinno być w Wierzbowej Zatoczce. Albo Azie Zdrój, ale zobaczmy Wierzbową. Nie wiem, czy w... Nie, czekajcie, na pewno w Oazie w parku powinno być. Ten domek, co nie? Tak, tutaj jest. Okej, okay, let's go. No, zabierzmy sobie Trishę. No, baw się. W sumie możecie się bawić razem. Okej, okay, zatrybiło się. Dobra, no to niech się już chwilę pobawią, żeby nie było. I spróbujemy zatrybić to, żeby jej się ta umiejętność wbiła. To będzie miała spełniony dzień umiejętności. O, super. No dobra, no to wracamy do domu, bo już jest późno, no i jutro ma szkołę. To był taki krótki wypad do innego miasta. Tak na szybko. Po prostu. Żeby pochodzić, pobawić się chwilę w domku. Totalnie normalne, każdy tak robi. Okej, okay, Trisha wróciła sobie. I zdobyła kolejną sprawność w ogóle, super. Jednak nie jest tak źle. I teraz tak, ona potrzebuje w skupieniu odrobić te lekcje, więc niech rozmyśla nad posunięciami. Może dostanie stan skupienia. Nie, kurczę, zapomniałam o tym, wyłącz to. No nie. Rozmyślaj. Jim, ja cię proszę, weź. Nie wcinaj się tutaj wiecznie. Ja rozumiem, że twoim całym celowym... Celem życia jest Trisha, ale daj jej przestrzeń, okej. Okay. Czekajcie, kupmy może tą drugą lampkę. Żeby sobie troszkę to zadanie ułatwić. O, skupienie. O, udało się. Super. Odrób lekcję. Z łatwością. No bo jest najlepszą uczennicą, także... Jak żeby inaczej, prawda? Weź resztki. Tylko 2 razy musimy zrobić lekcję. Okej, okay, to musimy jutro o tym dalej pamiętać. To wracamy do innej aspiracji. Niech sobie ćwiczy to pisanie. Tylko jak to się robi?
A tu, po prostu, okej. Okay. Czekajcie, wesprzyj. No, przekaż swój obrazek do organizacji charytatywnej. Bo to jej się przyda do też tych celów związanych z harcerstwem. Ale będziemy mieli dużo cech. Nigdy, nigdy takiego sima nie miałam. nie, nie chcemy wysyłać nikomu Simeleonów. Dziękujemy bardzo. O matko, dopiero 2 godziny. O nie, no co z tym psem jest? On zawsze znajdzie coś, w czym się może wytarzać po prostu. Idź ją wykąp znowu. Ona będzie pewnie szczeniakiem mega długo, bo mamy długie życie ustawione. Także... I pewnie Lici zostanie z Jimem, jak my się od niego wyprowadzimy. No idź ją wykąp, no nie bądź taki. Okej, okay, zatrybiło się. Stop, stop. Pokonaj drabinki. No to idź pokonać drabinki. Co prawda jest środek nocy, ale jakby są rzeczy ważne i ważniejsze, prawda? I pokonanie drabinek jest bardzo ważne. Weź zjedz to na leś... A, super, wyciągnął kolejne. Jej, 10. poziom motorycznych skilli. Okej, okay, no i musi wysoki wynik, no ale to już musimy chyba jutro zrobić. No bo ona powinna się wyspać do szkoły. Okej, okay, Trisha straciła ząb, więc niech umieści jeszcze raz ten ząb pod poduszką. Trochę oszustwo, tylko raz wróżka ząbuszka przychodzi, ale okej, okay, niech im będzie. Okidoki, no ona kurczę jest teraz pobudzona jeszcze. Jak możemy się pozbyć pobudzenia? Okej, okay, lubi pracować nad sprawnością fizyczną, no to spoko, niech sobie lubi, prawda? Teoretycznie ona ma tutaj to skupienie, ale to są... Okej, okay, ale prawie wygasa. Jeszcze jest smutna, bo nasz chomik umarł. Niestety. Jest, udało się, okej. Okay. Szybko, lekcje. To nam się zatrybi wtedy te odrób lekcje dwa razy w stanie... Nie, stop, 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 stop. Jim, ty mi się tu nie wcinaj, naprawdę człowieku, bo... Idź mi stąd. Idź sobie spać, bo... Weź mi tu nie psuj skupienia. Jej, no prawie by nam się nie udało tego zatrybić. Okej, okay, czyli tak, będziemy potrzebować teraz tego sprzętu. A nie, my możemy już tworzyć eliksir, okej, okay, no to stwórz sobie. Bo w sumie tak, no my nie musimy jakby ćwiczyć tej umiejętności, bo już ją posiadamy. Dobra, stwórz eliksir emocji, stwórz eliksir emocji. Fajnie. I potem możesz iść spać, jak to zrobisz. Jej, udało się! Czyli to mamy skończone, to mamy skończone. Zostało nam motoryczne, społeczne i to, okej. Okay. No to już bliżej niż dalej, prawda? To będzie łatwe też do ukończenia. Także się tym zajmiemy. Okidoki. Trisha jest z powrotem i chcę w tej grze osiągnąć wysoki wynik, także niech sobie spróbuję. O, przy okazji... Jej! Jest dużym... Ojejciu! Oj, nie to... O. Jaka ona jest przysłodka, Lici. Patrzcie na jej pyszczek. Też wygląda trochę jakby oczu nie miała. O, jaka złodzina, cudowna. Myślałam, że dłużej będzie szczeniaczkiem, bo jednak mamy... jednak mamy te długie życie ustawione. Ale dobra, no to chodź tutaj, pogłaszcz ją. Pobaw się z nią. Wreszcie Jim będzie miał się kim znowu opiekować. To jest jego całe życie po prostu.
Jakoś można było robić też jogging, co nie? No ale dobra, możesz pouczyć psinkę leżeć. No, come on, Trisha. Udało się! Super! Czyli tak, to mamy załatwione. Mamy teraz społeczne. I kreatywna geniuszka, super. To skupmy się też. Oj, czekajcie, włączmy sobie to społeczne. Skupmy się też chwilowo bardziej, może trochę na tym harcerstwie, co my tam mamy do dokończenia, bo jeszcze mamy jedne zajęcia pozalekcyjne do ogarnięcia, czyli te związane z aktorstwem. Także zobaczmy, co my tu możemy zrobić. Okej, okay, i teraz tak, mamy w formie, czyli musisz tańczyć, wykonywać ćwiczenia fizyczne. Oddawaj przedmioty na cele charytatywne poprzez skrzynkę, komputer, wręczaj prezenty. Okej, okay, łowienie ryb, szukanie żab, grillowanie. Możemy kupić Trishy teleskop. Why not, prawda? Teleskop. Teraz właśnie mamy te takie malutkie teleskopy. Proszę bardzo, już nie trzeba mieć takiego wielkiego. Istnieje coś takiego jak mały teleskop. Także super. Czy ty odrobiłaś ogólnie lekcje? Nie, no to sobie jeszcze je odrób. Ona w ogóle ma jeszcze jakieś dwa projekty, no ale nie musimy ich robić, ona i tak ma najwyższą ocenę. Także spoko. Niech sobie poobserwuje niebo chwilowo. Gdzie nasz piesio? O, śpi u góry w gościnnym. Czy jest takie coś, żebyś mógł sobie wejść na smycz? Ojejciu, my musimy mu outfit zrobić taki na wyjście, ale słodkie w sobie, patrzcie, ma taki strój tutaj z jakąś kokardką i w ogóle tutaj jakaś taka obruszka z ćwiekami. Po prostu stylizacja przepiękna. O nie, stop! Takie byłoby ładne ujęcie, a nie to mi się nacisnęło. Jak z tym jęzorem. No. Nie mogę z tych oczek po prostu. Jim, zasłaniasz mi. O. Przepiękny piesio. Dobra, idź pobiegać. Idźcie sobie joggingować się. Okej, okay, i jak ona raz tego użyła, to jakby jak jej to zmieniło to? Podniosło tylko o jeden punkt, czy? Tak, o jeden. Patruj się w księżyc. Głupie to jest troszeczkę, że to tak mało podnosi. Patrz w gwiazdy. A na przykład zrobienie tego eliksiru, to czy to nie podniesie nam eliksir zdrowia? Czy to nam nie podniesie wtedy tego? To zobaczmy. Nie, chyba nie podniosło, bo się nie pojawił ten znaczek. O, ale zrobiliśmy to, okej, okay, czyli nie wiem, jak to do końca działa. Raz podnosi o jeden punkt, a raz o więcej, okej. Okay. No niech będzie. Okej, okay, czyli zostały nam przygody w plenerze, te ćwiczenia fizyczne i te dawanie prezentów. Ale ona przez skrzynkę nie może nic przekazać, tylko przez komputer. Okej, okay, no to daj jeszcze jeden obrazek. To zwierzę możesz dać. Możesz eliksir przekazać. Czemu by nie, prawda? No i możesz iść spać w sumie, bo jest tu już późna pora.
Dosłownie nie rozumiem do końca, jak te sprawności działają. Ale okej. Okidoki, Trisha jest z powrotem. Weź spróbuj jeszcze raz tutaj coś przekazać. Dobra, może dać kolejny eliksir, why not? W ogóle patrzcie, zmieniłam ten outfit na taki różowy, ale też z taką tam obrożą. Cute. Cute. No, liczy, spójrz się tu. Kiutaśnie. Okidoki, ona jest sobie padnięta, więc niech się może zdrzemnie trochę, Trisha. I zostały nam dwie sprawności do zdobycia. Jedną z nich jest to, że musi potańczyć albo poćwiczyć. Ale czy dzieci w ogóle mogą jakoś ćwiczyć? Tak nie wydaje mi się do końca. Ale okej, spróbujemy. Włącz. Ona lubi pop, prawda? Mówiła. To niech będzie pop. I tańcz. Nie wolno pić z kałuży, Lici, proszę cię. Wyszczotkuj ją. Weź na smycz. Aj, nie to. I gdzie tam było to pobiegać czy coś? O, wyprowadź długi spacer, proszę bardzo. I co, i to się zatrybiło? Okej, lubi taniec, cieszy mnie to. Cieszę się, że lubi coś, bo to nam na pewno ułatwi życie. Zobaczmy postępy. Na ile to się podniosło? O, jedno. Ale tu jest napisane, że sprawność... Ćwiczenia fizyczne, w sensie. O, tu jest dotknij ruszającego się zęba, nie wiedziałam. Czekajcie, będzie widać, że ona go dotyka? Tak, ojej, stop! Nie ma to jak przy stole se ruszać zęba. Jakaś lina w ogóle. Oj. No dobrze, zjedz sobie to, bo jesteś głodna. I... Oczywiście Jenna tu się czai w krzaczorach. No zobaczmy. Czy jak będziesz jeździła rowerem, to czy to się zatrybi jako ćwiczenia fizyczne? Teoretycznie powinno, prawda? To są ćwiczenia. Ale coś czuję, że to tak się nie zatrybiło. Zobaczmy postępy. No nie, padła na twarz. Biedna Trisha. No nie zadziałało to. To tylko tańcem ona może to zrobić? No ale dobrze. Tutaj sobie chyba zakończymy tą część, bo mam wrażenie, że już dosyć długo nagrywam. Także kończymy tutaj. No dużo, jakby dosyć szybko nam idzie ta rozgrywka. No zostało nam tak naprawdę dokończyć te dwie aspiracje, jeśli dobrze pamiętam. I potem zostało nam... Co nam zostało? Kto mi przypomni? Aha, zostało nam dokończyć te zajęcia pozalekcyjne, także jest dobrze, nie jest źle. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem, pa pa!